Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w Keto Q&A, a raczej witamy Was razem z panem Awokado, który ma już do mnie na tyle dużo zaufania, że powiedział, że mogę sama poprowadzić ten odcinek. Także nie zwlekajmy, zaczynamy z pytaniami. Przypominam tylko, że w opisie filmu macie linki do konkretnych minut z danym pytaniem i moją odpowiedzią. Zapraszam. Pierwsze pytanie jest od Kasi. Jestem na keto już prawie rok. Ostatnio bardzo szybko się męczę. Mam problemy z koncentracją i nie mam w ogóle siły w mięśniach. Czym to może być spowodowane? Droga Kasiu, to jest bardzo dobre pytanie. Natomiast jakby przyczyn może być cała masa. Jeżeli jesteś na keto rok, to już raczej jesteś zaadaptowana i to już jest kwestia jakby, przypuszczam, że miałaś dużo energii i teraz jej jest mniej. Może być to bezpośrednio połączone z żywieniem ketogenicznym, które gdzieś na przykład nie do końca dobrze jest zbilansowane konkretnie pod Ciebie. Może to być oczywiście też kwestia tego, że jesteśmy na takim keto, gdzie po prostu jemy syf, no i to nie ma nic wspólnego ze zdrową dietą i takie keto też jest możliwe. Natomiast skoro jesteś jakby tutaj w naszej społeczności, obserwujesz mój kanał, no to myślę, że akurat to nie jest Twój przypadek. Natomiast może to być w ogóle niezwiązane z żywieniem ketogenicznym, bo pamiętajmy, że ketoza nie załatwia nam jakby wszystkiego i mogą się pojawić różne problemy zdrowotne, no po prostu które dodatkowo trzeba zaadresować. Chociaż na pewno, jeżeli jakby wytwarzamy ciała ketonowe, to sama na przykład kwestia już jakiejś kwestii prozapalnych, no nie dotyczy nas aż tak bardzo, no bo ciała ketonowe chociażby są fantastycznym antyoksydantem i po prostu mają działanie przeciwzapalne. Natomiast żeby dać Ci jakiś tor, jakieś wskazówki, gdzie szukać przyczyn. Przede wszystkim no uważam, że warto zrobić badania, bo po prostu to nam pozwala jakby zobaczyć, co się dzieje rzeczywiście w naszym organizmie i w naszej krwi. I tutaj albo podstawę, przynajmniej podstawę, bo z niej jeżeli ktoś potrafi, to już może wykryć pewne niedobory, na przykład pokarmowe, nierównowagi pewne. Na to warto zbadać na pewno tarczycę i może szerzej hormony, ponieważ to będzie ważne. Możesz sobie też zrobić OB, które po prostu też pokaże, czy przypadkiem nie rozwija się u Ciebie jakiś poważniejszy stan zapalny. Natomiast kolejna sprawa. To kaloryka. Wiele osób na keto po prostu je za mało, bo nie odczuwamy tak bardzo głodu. Z czasem zazwyczaj ten apetyt nam się normuje i jest na odpowiednim poziomie, no ale jakby warto sprawdzić, czy jemy odpowiednią ilość kalorii, bo jeżeli będziemy jeść bardzo mało przez długi okres czasu albo po prostu za mało, no to wiadomo, że ta energia gdzieś tam nam siądzie. Kolejna sprawa to treningi, które bardzo często wpływają na to, że czujemy się po prostu gorzej, bo się zazwyczaj przeciążamy w takim wypadku. Oczywiście totalny brak ruchu też nie jest dobry, natomiast często osoby właśnie, które są na keto, które są aktywne, które dbają o ten zdrowy styl życia, po prostu przesadzają z ilością treningów albo z ich intensywnością, więc temu też się warto przyjrzeć. Oczywiście pod kątem żywieniowym, niedobory pokarmowe i po prostu sama jakość żywienia też może pogorszyć sprawę. No i jest to też kwestia makroskładników, bo czasem jemy za mało tych węglowodanów, bo na przykład nie zwiększyliśmy puli węglowodanów po ketoadaptacji, albo nie robimy chociaż cyklicznego ładowania tych węglowodanów. Także to też jest taka sprawa. Może być też tych węglowodanów za dużo i wtedy, jeżeli tak ktoś po prostu nie ma do końca elastyczności metabolicznej i balansuje pomiędzy keto, nie keto, węgloza, ketoza, no to też to może dawać podobne objawy. Ale według mnie też bardzo mocną tutaj rolą mogą być po prostu hormony i jakaś dysregulacja hormonalna, która po części może się czasem wiązać właśnie z tym, że na przykład to nie jest zbilansowane, nie ma odpowiedniej na przykład równowagi kwasów omega-3, omega-6, czyli dieta nie jest przeciwzapalna, czy właśnie jest za mało tych węglowodanów. Także jak widzisz, przyczyn tutaj może być cała masa. Natomiast przy takim właśnie najczęstszym rzeczą, którą ja obserwuję u osób, które się do mnie zgłaszają, to jest właśnie niedopasowanie ketozy pod siebie, jakby tak już później na co dzień, po adaptacji. Czyli jakby nie zależy nam na elastyczności metabolicznej, tylko trzymamy po prostu węgle, nie wiem, 15 gramów netto cały czas i myślimy, że będzie wszystko w porządku. No nie do końca będzie, musimy to po prostu indywidualnie dopasowywać. Ale tak jak mówię, no moja odpowiedź nie jest taka, wiesz, może konkretna, bo naprawdę tych przyczyn może być bardzo, bardzo dużo.
Kolejne pytanie. Pani Joanno, czy jakieś pomysły, czemu na keto cukier przed jedzeniem 93, po jedzeniu 30 minut 86, po 2 godzinach 72? Mam sporo do zrzucenia, nigdy po jedzeniu ketogenicznym nie weszło ponad 100, za to ostro spada, co bardzo odczuwam jako zmęczenie. Więc to, że cukier nie podnosi się powyżej 100, nawet po ketogenicznym posiłku, to tak naprawdę jest dość dobra rzecz, która nam wspiera procesy redukcji wagi. Natomiast oczywiście, jeżeli się źle czujemy, tutaj odczuwam zmęczenie, tak, po posiłku, to świadczy o hipoglikemii. Hipoglikemia zazwyczaj znika na keto, a była wcześniej. Czasami możemy tak naprawdę w ogóle nie wiedzieć o tym, że cierpieliśmy na hipoglikemię, nie rozpoznaliśmy wcześniej tych objawów, bo nie zawsze jest to takie łatwe do sprawdzenia, szczególnie jak się ogólnie nie czujemy zbyt dobrze. Natomiast na keto zazwyczaj ten problem mija po jakimś czasie. Więc tu po pierwsze pytanie, jak długo jesteś w ketozie, bo prawdopodobnie z czasem ta hipoglikemia się wyrówna. Ale druga sprawa, czasami, jeżeli jesteśmy na ketoadaptacji, to takie właśnie problemy mogą się pojawić i tutaj na pewno warto zwiększyć ilość białka, bo być może tego białka jest za mało i też być może zwiększyć ilość tłuszczu, bo glukoza powinna być na dość niskim, stabilnym poziomie, dlatego że my korzystamy już teraz z innego paliwa. Korzystamy z ciał ketonowych, które produkujemy z tłuszczu, z tkanki tłuszczowej, ale łatwiej jest na początku je produkować z tłuszczu. Dlatego też trzeba podczas ketoadaptacji, szczególnie w takim przypadku, jeść po prostu odpowiednio dużą ilość tego tłuszczu, żeby szybciej się zaadaptować. No i wtedy ten cukier nie będzie nam po prostu drastycznie spadał po posiłku, no bo my będziemy mieć stabilne poziomy glukozy i będziemy mieć ciała ketonowe, z których korzystamy jako energii. Także o tym należy pamiętać. Być może też jakieś niedobory elektrolitów się pojawiły i to też pogarsza sprawę. Także na to też warto zwrócić uwagę, czy ta dieta jest oczywiście bogata odżywczo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest jednoznacznie po prostu hipoglikemia, więc zazwyczaj trzeba czasu albo właśnie takiego indywidualnego dopasowania i trochę zmiany tych makroskładników, żeby sobie to poprawić. Bo tak naprawdę, jeżeli nawet ktoś nie jest na keto, to jedzenie węglowodanów może wręcz wzmacniać tą hipoglikemię, bo mamy po prostu nagłe spadki, bo węglowodany nie są takim paliwem długofalowym. One nam nie dają energii na długo, tylko dają nam na energię tu i teraz, a później po prostu ten poziom rzeczywiście u niektórych osób może się obniżać. Także czy na keto, czy nie na keto, uważam, że jakaś duża ilość węglowodanów to nie jest dobra droga, ale też jeżeli jest ich za mało, no to też nie będzie dobre. Kolejne pytanie od Marzeny. Czy mogłaby Pani poruszyć w jednym z odcinków temat budowy masy mięśniowej na keto? Jestem po udanej adaptacji i redukcji. Jak zabrać się za budowę mięśni pod względem dietetycznym? Jakie powinno być optymalne makro? Droga Marzeno, bardzo Ci serdecznie gratuluję sukcesów. Jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, to tutaj mamy kilka czynników, które są istotne. Przede wszystkim, jeżeli jesteś po redukcji, to mam nadzieję, że już zwiększyłaś kaloryczność, bo nie da się tak zbyt dobrze budować masy mięśniowej, jeżeli jesteśmy cały czas na redukcyjnej kaloryce. Czyli najlepiej, żeby Twoja kaloryczność to po prostu było Twoje zapotrzebowanie. Wtedy na pewno to budowanie masy mięśniowej jest łatwiejsze. Kolejna sprawa to białko i ono jest podstawowym budulcem naszych mięśni, więc warto je zwiększyć. Do ilu? Bo tu też jest pytanie o właśnie optymalne makro. Badania pokazują, że 1,8 g białka na każdy kilogram masy ciała to jest takie optimum i jeżeli mamy tego białka dużo, dużo więcej, to już jakoś znacznie nie zwiększa naszych rezultatów. Więc można to wyliczyć właśnie w ten sposób i dopasować węglowodany i tłuszcze już w zależności od Twojej potrzeb elastyczności, intensywności treningu, w wieku itd., itd. Natomiast na tym białku jakbym się skupiła i w pierwszej kolejności je zbilansowała. Może to być trochę więcej, bo to zależy jaką masz obecnie wagę wyjściową. Według mnie dobrze jest mieć przynajmniej te 100 g białka na dzień. Tak? Nawet jeżeli jesteśmy szczupli, więc wtedy nam może u niektórych osób wyjść nawet 2 gramy białka na kilogram masy ciała i to też będzie ok. Oczywiście jak ktoś ma bardzo dużą nadwagę, otyłość, to lepiej czasem obliczać to na docelową masę ciała. No ale w Twoim przypadku, jeżeli to jest po redukcji, to tutaj raczej nie jest to ta kwestia. I oczywiście pamiętajmy, że żeby budować masę mięśniową, no to musimy mieć odpowiedni trening siłowy, no ale tutaj było pytanie głównie o
o dietę, więc pamiętamy o tym, żeby się regenerować, bo bez odpowiedniej regeneracji po treningu, bez odpowiedniej ilości snu, też to budowanie masy mięśniowej nie będzie skuteczne, bo na przykład kortyzol obniża nam syntezę białek. Czyli jeżeli będziemy mieć wysoki kortyzol, dużo stresu, różnych stresorów, no to po prostu nie będziemy budować masy mięśniowej. Także to są takie, myślę, główne wskazówki i rzeczy, na których bym się skupiła przy budowaniu mięśni. Kolejne pytanie od Emily. Czy krwawienie menstruacyjne może mieć wpływ na ilość ketonów we krwi? Obserwuję obniżenie ich ilości, a wręcz wyrzucenie z ketozy. Nigdzie nie znajduję informacji rozwiewających moje wątpliwości. Moja droga, już spieszę z odpowiedzią. Niekoniecznie menstruacja powinna Cię wyrzucić z ketozy. Jeżeli tak się dzieje, to prawdopodobnie coś jeszcze trzeba zoptymalizować pod kątem diety, aktywności, czy w ogóle takich okołożywieniowych stylu życia po prostu, tak? Tego typu aspektów. Natomiast rzeczywiście, i o tym tutaj odsyłam Cię konkretnie po to, jak dopasowywać ilość węglowodanów i jak to wszystko wygląda w danych fazach cyklu, odsyłam Cię do wcześniejszego mojego Keto Q&A, w którym opisuję to, bo były już takie pytania. Natomiast prawda jest taka, że faza lutealna, czyli jakby ta druga faza naszego cyklu menstruacyjnego, podczas niej mamy wyższy poziom progesteronu. Progesteron no jest fajny, jak chcemy zajść w ciążę, ale nie jest fajny, jeżeli chcemy mieć dobry metabolizm, bo on ten metabolizm nam spowalnia i to jest zupełnie fizjologiczna rzecz. Natomiast rzeczywiście pod koniec cyklu ten progesteron spada, ale jeszcze wcześniej spada nam estrogen. I ta dysproporcja rzeczywiście nie jest zbyt korzystna dla kobiet i dlatego my mamy też te wahania wagi dość mocne. I może to się trochę przedłużyć na tak naprawdę jeszcze okres krwawienia, tak? Więc możesz coś takiego odczuwać. Ale czy to ma całkiem nas wyrzucać z ketozy? No zazwyczaj nie. Większość kobiet jakby gdzieś tam te ciała ketonowe ma na normalnym poziomie. Być może jest to Twoja jakaś fizjologia, ale jeżeli Ci to przeszkadza, jeżeli się rzeczywiście dużo gorzej czujesz, to proponowałabym dopasować jakby tak to makro i strategię, to o czym już mówiłam w poprzednich filmach, żeby po prostu postarać się jakby zoptymalizować to swoje żywienie właśnie pod kątem ketozy w konkretnych fazach cyklu. Kolejne pytanie od Bogusławy. Ile mogę siemienia rano wypić? Na przykład jedną łyżkę. Więc odpowiem na to, bo są dwa pytania. Droga Bogusławo, jedna łyżka będzie ok, dwie łyżki też będą ok. Siemię lniane to jest tak naprawdę głównie błonnik, tam jest niewiele węglowodanów. Natomiast oczywiście no pamiętamy o tym, żeby też nie jeść tego błonnika za dużo, bo ani za mało, ani za dużo to nie jest dobra strategia. Więc ja myślę, że jedna do dwóch łyżek siemienia lnianego, jeżeli chcesz w ten sposób gdzieś tam sobie zwiększyć ilość błonnika, czy wspierać wypróżnianie, to będzie jak najbardziej w porządku. I drugie pytanie. Czy ocet jabłkowy przy ketozie pomaga? Tak, ja o occie już wiele razy mówiłam. Ocet jabłkowy pod kątem jakby ciał ketonowych może rzeczywiście, szczególnie przy ketoadaptacji, wspierać ich wytwarzanie, bo on zawiera w sobie aceton, a aceton jest jednym z ciał ketonowych. Więc rzeczywiście picie octu jabłkowego może nam pomóc trochę tą ketozę podkręcić. Ale według mnie to nie jest tutaj najważniejsze, tylko kwestia jest dokwaszenia odpowiedniego żołądka. Ocet jabłkowy fantastycznie nam ten żołądek dokwasza, a właśnie wiele osób ma wbrew pozorom problem z niedokwaszonym żołądkiem. Jeżeli on nie ma odpowiedniego pH, a ono powinno być kwaśne od 1 do 1,5, no to wtedy źle trawimy. A na keto zazwyczaj jemy mięso, jemy jaja, jemy ryby, jemy nabiał, jemy te produkty, które potrzebują właśnie tej kwasowości odpowiedniej naszego żołądka, żeby to się po prostu wszystko dobrze trawiło. Więc tutaj jak najbardziej polecam ocet jabłkowy na keto i nie tylko. Kolejne pytanie od Eugenii. Dlaczego rano na czczo, mając 2,2 ketonów, a glukoza 104, a po 5 godzinach pijąc tylko wodę ketonów 2,4, a glukoza wyskoczyła na 120, w poprzednich dniach rano 1,5 ketonów, a glukoza 94? Bardzo dużo się pojawia w ogóle Waszych pytań odnośnie mojej interpretacji Waszych poziomów glukozy i ciał ketonowych. Na ten temat przypominam, że nagrałam już naprawdę kilka filmów. Ale odpowiadając,
Poziom glukozy nie jest zależny tylko i wyłącznie od tego, co jemy, czy jemy i ile jemy. Bo tak mi się wydaje, że Eugenia tutaj w ten sposób jakby to chcesz zaadresować tym pytaniem, tak? Czyli, że miałaś glukozę 104, a 5 godzin później piłaś tylko wodę, czyli nic nie jadłaś i miałaś glukozę 120. Nasz poziom glukozy, nasz poziom glikemii jest po pierwsze bardzo indywidualny, potrafi się bardzo szybko zmieniać w czasie i zależy od wielu czynników. Między innymi, na przykład jeżeli zachodzi w naszym organizmie glukoneogeneza, czyli jakby wytwarzanie de novo glukozy z innych substratów, o glukoneogenezie też jest u mnie film na kanale, no to to też potrafi nam podnieść poziom glukozy we krwi. Więc po pierwsze, to może być jedna przyczyna. Po drugie, sam stres bardzo potrafi nam mocno podnieść tą glikemię. I na przykład, jeżeli idziemy do laboratorium pobrać sobie krew rano, ja to o tym nieraz mówiłam, to może się okazać, że będziemy ją mieć wysoką, bo samo to nas zestresuje. Trening, aktywność fizyczna też nam podnosi poziom glukozy. Takie różne stresory typu, nie wiem, wyjdziesz i masz oparzenie słoneczne, to też jest stresor dla organizmu. Natomiast brak jedzenia i przedłużony post też jest stresorem, więc być może u Ciebie niejedzenie przez długi okres czasu nie wpływa zbyt dobrze na Twoją glikemię, bo jest to po prostu za duży stresor i ten cukier podnosi Ci się za bardzo. Czy tak jest na pewno? Tego nie wiem, ale jakby sugeruję, co może być problematyczne. Picie kawy może wielu osobom podnosić też poziom glukozy i w ogóle jakby poziom glukozy jest zależny od pory dnia. Zazwyczaj im później, tym tą glukozę mamy wyższą. Chociaż jeżeli mamy gdzieś tam problemy z gospodarką cukrową, no to rzeczywiście na czczo u wielu osób te poziomy cukru mogą być wysokie. Jeżeli się odwodnimy, to też idzie nam glukoza w górę. Także zobaczcie, jest mega, mega dużo tych czynników, które na tą glikemię wpływają i nie da się jednoznacznie powiedzieć, dlaczego miałam cukier 120 akurat. Należy to obserwować, polecam Wam film o sensorze Freestyle Libre, tam to jest film odnośnie biohackingu, jeden z ostatnich, bo tam też wiele mówię właśnie na ten temat, jak możemy ten poziom glukozy sobie sprawdzać, na co reagujemy lepiej, na co gorzej i jak to optymalizować, bo rzeczywiście warto trzymać stabilną glikemię w ciągu dnia, nie tylko pod kątem ketozy, ale po prostu pod kątem naszego zdrowia i długowieczności. I myślę, że ostatnie pytanie, Tomasa. Jak się ma dieta keto do poziomu cukru we krwi, czyli znowu glikemia? Czy jedzenie 50 g węglowodanów może podnieść poziom cukru? Jak spożycie tłuszczów i białka wpływa na podwyższenie cukru we krwi? Więc na pewno ogólnie mówiąc, dieta ketogeniczna powinna nam ten poziom glukozy we krwi obniżyć, czyli czy to przy insulinooporności, czy przy cukrzycy, jest to żywienie wspomagające zazwyczaj po prostu proces leczenia. Czy 50 g węglowodanów podniesie Ci poziom cukru? To zależy. Być może na początek dla osób na ketoadaptacji 50 g węglowodanów to będzie za dużo i będzie ten cukier skakał, ale później po wyrównaniu tej glikemii 50 g to może być zupełnie ok i dalej pozostajemy w ketozie i nie ma, jeżeli jeszcze to rozłożymy jakby w ciągu dnia, no to na pewno powinno być wszystko w porządku. Natomiast jak to jakby wygląda, jeżeli chodzi o białka i tłuszcze. Tłuszcze zazwyczaj w ogóle albo w bardzo minimalnym stopniu mogą nam podnieść tą glikemię, ale ogólnie można przyjąć, że one właśnie nie podnoszą nam poziomu cukru we krwi, czyli na przykład wypicie kawy kuloodpornej, tak? Jest często takie pytanie, czy przerywa post. No pod kątem tego, że przyjmujesz kalorie, przerywa, ale pod kątem tego, że nie podnosisz sobie glikemii, że nie skacze Ci cukier, to jest jak najbardziej ok, bo zazwyczaj po kawie kuloodpornej nie zobaczymy tego, że nam cukier skacze. No chyba, że tak jak mówiłam w odpowiedzi na poprzednie pytanie, sama kofeina u Ciebie działa stymulująco na glukozę. Natomiast jeżeli chodzi o białka, to tu jest sytuacja troszkę bardziej skomplikowana, bo w naszym żołądku te białka są trochę jakby przecinane, tak, czyli są trawione i są po prostu cięte na aminokwasy, czyli na te po prostu malutkie cząsteczki. I teraz w wątrobie te aminokwasy mogą być albo zamienione jakby na glukozę, czyli tak, mogą być zamienione właśnie te białka teoretycznie na glukozę, no albo po prostu z powrotem są właśnie wytwarzane białka, budy ulec na mięśni i tak dalej, idą do komórek i tam się dzieją różne biochemiczne, fantastyczne procesy. Natomiast rzeczywiście część tych białek może być zamienionych na glukozę. Ale czy to nam tak bezpośrednio podnosi, tak samo jak glukoza, poziom cukru we krwi? Właśnie nie, ponieważ ten okres jest dużo dłuższy i tym samym jakby
jakby ta glikemia powinna pozostać stabilna. Także białko, w zależności znowu od naszej elastyczności metabolicznej, może mieć wpływ na podnoszenie się naszej glukozy, ale raczej będzie to wpływ niewielki. Kolejna i zupełnie osobna kwestia to już jest jeszcze poziom insuliny, bo są pewne produkty, które nie mają takiej skłonności do podnoszenia glukozy, ale potrafią nam podnieść insulinę i są na przykład insulinogenne i o tym też Wam nieraz mówiłam, na przykład o nabiale, który może mieć takie działanie, że w glukozie tego nie widzimy, ale jednak ta insulina skacze i to też nie jest nic dobrego. No a znowu z drugiej strony wyższe poziomy insuliny też mogą sprawić, że ta glukoza będzie wyższa. Także jest to rzeczywiście dość skomplikowane, natomiast po prostu polecam Wam taki zdrowy rozsądek i jakby trzymanie się pewnego, jeżeli macie jakby ustalony ketogeniczny schemat żywieniowy, to po prostu trwajcie w tym, trzymajcie się tego przez kilka miesięcy i to wszystko naturalnie powinno się stabilizować, bo naprawdę nasz organizm jest fantastyczny, on po prostu potrafi sobie to wszystko ogarnąć, tylko potrzebuje do tego czasu, potrzebuje do tego troszkę miłości naszej własnej i odpowiedniego oczywiście odżywienia, snu, regeneracji i to wszystko wraca do normy. Naprawdę, uwierzcie mi, tak się dzieje i tego też Wam życzę. Dużo zdrówka, dziękuję za to Q&A. Zapraszam Was oczywiście do zadawania pytań i widzimy się za tydzień w kolejnym Keto Q&A. Cześć!